Siema, witam was wszystkich w kolejnym reboundowym raporcie. Dzisiaj zaczniemy trochę nietypowo. Dlaczego? Dlatego, że zaczniemy od tego, że wytłumaczymy jedną z większych tajemnic tego kanału. Mianowicie, dlaczego Freak chodzi ciągle w tych samych gaciach? No to patrzcie. Bum. Szafka. Tu są skarpeteczki. A tu są moje gatki. Proszę bardzo. Jedne. Drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Jeszcze jest kilka par, które są w praniu. Łącznie jest ich 10. A dokładnie 11, bo 10, jak się brało 10, to 11 była w gratisie. Jak zamawiałem te gacie na Allegro, to było pytanie: jaki kolory? Jak napisałem czarny, to aż do mnie zadzwonili, pytając się jakie jeszcze, bo że napisałem tylko jeden. A ja powiedziałem, że tylko jeden. Bo czerń zawsze na propsie. Na razie. Okej, reboundowy raport, część dalsza. Posiłek przedtreningowy. Dlaczego go nagrywam? Dlatego, że nie jest to ani ryż, ani kasza. Są to ziemniaki, jak widzicie. 350 gramów ziemniaków. Filet z indyka, warzywka, trening będzie za jakieś 2 godziny. Dlaczego tak? Dużo ludzi spożywa ziemniaki po treningu, ale ziemniaki mają bardzo dużo potasu i chcę po prostu sprawdzić, bo też czytałem sporo ostatnio o tym, że właśnie spożywanie takich węgli z potasem, jak na przykład banany, czy chociażby właśnie ziemniaki, czy słodkie ziemniaki, bardzo dobrze wpływa na pompę na treningu i na to, jak będzie przebiegał trening. Dlatego zobaczymy, jak to będzie. Ja zabieram się za szamę i do zobaczenia. Okej, witam was na moim treningu. Dzisiaj poszła łapa. Jak widzicie, tutaj mamy pierwsze moje ćwiczenie. Jest to ściąganie linki z bramy na triceps. To jest pierwsze ćwiczenie takie rozgrzewkowe, 4 serie, później było wyciskanie w wąskim uchwycie. Wiem, że tutaj wygląda to trochę jakby był to taki trochę za szeroki uchwyt, aczkolwiek ja zauważyłem, że jak mam go troszeczkę szerzej, to bardziej mi to wszystko wchodzi w triceps, dlatego tak robię, a nie inaczej. Progres, jeżeli chodzi o ciężar, to dołożyłem sobie 3 kg odnośnie zeszłego tygodnia, więc teraz nie ma co szaleć, wszystko z głową. Następne ćwiczenie, jak widzicie, jest to swego rodzaju odmiana ściągania drążka, przy czym zaraz będzie kolejne ćwiczenie i wtedy zobaczycie różnicę. Patrzcie. O, widzicie? To jest klasyczna wersja. I czym one się różniły? Różniły się tym, że w tamtej wersji po prostu jesteście dużo bliżej jak gdyby tych obciążników i ruch jest bardzo podobny do tego, jakbyście robili pompki na poręczach. Więc to są dwa różne ćwiczenia, które wyglądają bardzo podobnie, aczkolwiek się różnią. Prócz tego jeszcze było na triceps jedno ćwiczenie, było to wyciskanie francuskie, ale już nie nagrywałem. Tutaj mamy teraz moje pierwsze ćwiczenie na biceps, unoszenie sztangi, jak widzicie. Jest to sztanga łamana, ja teraz robię tak, że na jednym treningu biorę prostą sztangę, na drugim treningu biorę łamaną. Jak widzicie, pompa była, więc ziemniaki na pewno na propsie. Muszę przyznać, że nie sądziłem, że będzie aż tak dobrze, bo naprawdę bez żadnej przedtreningówki czułem się lepiej niż po AKG. Kolejne ćwiczenie, jakie tutaj macie, to jak widzicie naprzemienne unoszenie hantli z taką tą rotacją, aby jak najbardziej zaangażować ten biceps. I co wam mogę powiedzieć, prócz tego jeszcze poszedł modlitewnik i tak zwany spider curls, ale już nie nagrywałem tych ćwiczeń, aby ten film też nie był za długi i powiem wam szczerze, że te takie trenowanie w tym stylu, kiedy używacie tej fazy negatywnej w dłuższym zakresie, naprawdę daje w kość. Ja tutaj mam hantle raptem teraz 12 i czułem się bardziej wywalony, ten biceps był bardziej dobity, aniżeli wcześniej, jak używałem nawet 18, ale już z nie tak długą tą fazą, tak więc naprawdę polecam wam. Jeżeli nie chcecie kontuzji, a chcecie zaangażować mocno dany mięsień, to super sprawa. Tylko powiem wam tylko, że KOK się zbliża wielkimi krokami i oczekujcie na
wiele moich pomysłów. Dzisiaj testuję jeden z nich, ale muszę go jeszcze trochę dopracować, aby wyglądał estetycznie. Ale na pewno będzie się działo.